Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś krótka rozmowa z panem Tadeuszem Kurzańskim, autorem książek, dziennikarzem, który gości w Olsztynie. Przed 3 laty był także w naszym mieście. Wtedy napisałam artykuł, znaczy relacja z jego spotkania, lepiej katą niż ofiarą. Dziś chciałabym jeszcze przed spotkaniem, które się odbędzie z okazji książki, nowej książki, która wyszła, zdaje się, 9 grudnia, Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy. Panie redaktorze, chciałabym przede wszystkim zapytać się o sytuację aktualną. Jak pan skomentuje to, co się dzieje w naszym kraju? Czy mogłabym prosić o pański komentarz? Oczywiście. No cóż, ja się zajmuję, drodzy państwo, przede wszystkim historią, czyli sprawy tak zwanej polityki historycznej są mi szczególnie bliskie i tutaj widzę dużą zmianę jakościową na plus. Zarówno urząd prezydenta RP tym tematem się zajął, jak i rząd pracuje na to, żeby wreszcie przywrócić Polakom pamięć o naszych bohaterach. Pan profesor Gliński, minister kultury, zapowiedział, że powstanie wielka produkcja historyczna odnosząca się do polskiej historii heroicznej. Mogę dodać, doprecyzować, bo rozmawiałem też w Ministerstwie Kultury, że nie będzie to jedna produkcja, nie będzie to jeden film, ale cały cykl. Cykl filmów takich rzeczywiście wysoko nakładowych, wysoko budżetowych. Z tego co słyszałem, będą powstawały przy udziale autorów zagranicznych, reżyserów i aktorów też. Także rzeczywiście poważna bardzo tam sprawa. A osób do upamiętnienia, do pokazania opinii publicznej i naszej, i światowej jest multum. No to jest właśnie Rotmistrz Pilecki, bohater ostatniej książki jest generał Nil. Szereg naszych wspaniałych żołnierzy, dowódców, Szędziela Szłupaszka, Rafał Aleksowski, ale też wydarzenia historyczne, na przykład odchodząc trochę od tematu żołnierzy wyklętych, to jest przecież cały obszar związany z Solidarnością. Nie ma filmu rzetelnego, który by pokazał prawdziwe dzieje Solidarności i tych prawdziwych bohaterów. No, więc tu jest wiele bardzo do zrobienia, ale szczęśliwie ta ekipa, ten rząd, w przeciwieństwie do tego, co było wcześniej, ma plan budowy polskiej polityki historycznej. Tak, jako historyk pewnie pan obserwuje to, co się dzieje aktualnie na scenie politycznej i tutaj myślę, że ma pan jakieś zdanie na te manifestacje. Polityczne, tak, polityczne. Nie chciałbym, czy pan jako obywatel też, jest pan w centrum, Warszawa, obserwuje pan miasto, bywa pan, jak pan to ocenia? Dlaczego jest taki bunt przeciwko temu rządowi? Bo jest, można powiedzieć. Nie jest bunt, który można nawet nazwać hejtem, z angielska, przeciwko demokratycznie wybranym władzom państwa polskiego i prezydentowi. To jest trochę inna metoda, bo prezydenta się nie pokazuje, żeby go zdyskredytować, żeby pokazać, że on nic nie robi. Inną taktykę obrano wobec rządu. No tutaj jest po prostu codzienna, czy to tydzień pracy, czy weekend, codzienna nagonka, agresywne zachowania, przypomnę tylko te już super niegodne wyskoki pana posła Niesiołowskiego, kiedy zachęcał wręcz do podpalenia domu Jarosława Kaczyńskiego. To z jednej strony trzeba ocenić jednoznacznie, to jest po prostu obrona dawnego układu politycznego, wywodzącego się jeszcze z czasów PRL-u przed tą nową Polską, która teraz nastaje. I poniekąd jest to zrozumiałe, że ci ludzie bronią swoich karier, swoich stołków. No, tylko niestety przybiera to bardzo niebezpieczne już formy. I ten krzyk, który jest, może on nie przynieść rezultatu zamierzonego, bo wiadomo, że władza nie zostanie obalona. Skoro demokratycznie wybrała. To się nie uda. Natomiast niepokojące jest to,
że nawołuje się właśnie do agresji, do przemocy. Jaki będzie finał tego, trudno powiedzieć. No, przypomnę, że już mieliśmy jedno polityczne jednak w Polsce. Przez tę stronę zainspirowane i wykonane, prawda? Czyli przez ludzi związanych z Platformą Obywatelską. Prawda? Teraz KOP, no to też jest jakaś emanacja, prawda? I Platformy, i pewnie bardziej jeszcze tych środowisk Unii Wolności dawnej, prawda? Ale też przede wszystkim po prostu widzę starą komórkę, i to jest sytuacja kuriozalna, żeby komuniści bronili w Polsce demokracji. Ja to tak oceniam. No przede wszystkim może przypomnijmy, że miał zginąć właściwie poseł Janusz Wojciechowski, prawda? Bo to był zamach dla niego. Zginął jego asystent, ile? Dobrze pamiętam, tak? To są bardzo niebezpieczne rzeczy. Właśnie, no to jest. Które mogą skutkować na bardzo, bardzo już krwawymi wręcz zejściami. No, mam nadzieję, że to zostanie jednak okiełznane. Można podkreślić, że to są środowiska, które z reguły na ulicy nie wychodzą. Raczej te, którym się żyje dobrze. Właśnie dawny układ, te tak zwane leningi. Ale jest to, jak dzisiaj już wiemy, po prostu finansowane odgórnie. To nie są spontaniczne akty z obrony demokracji, manifestacje w obronie prawa i czegokolwiek jeszcze, tylko jest to kontrolowane, jest to inspirowane. Nie żaden akt społeczny, tylko zaplanowana akcja polityczna. No wczoraj zauważono niebezpieczny transparent, jakaś pani trzymała, że oczywiście Martin Schulz broni nas, prawda, przed brakiem demokracji w Polsce. Ja ona, on broni, że to 70 lat po wojnie, paradoksalnie, prawda. Jak pan skomentuje właśnie wystąpienie Martina? No ja bym przywołał tutaj słowa pana ministra Waszczykowskiego, szefa MSZ-u, który w jednym z wywiadów powiedział, że pan Schulz to jest taki niedouczony lewak, który jeśli lewica w jakimś kraju Unii Europejskiej nie rządzi, to on już widzi tam zalążki dyktatury, a jeśli właśnie inne siły, czyli siły prawicowe wychodzą do władzy i mają większość, no to już jest dyktatura pełną gębą. To jest polityka oczywiście niepoważna, szkodliwa i dlaczego zresztą Niemiec ma nas pouczać, a to co mamy zrobić, niech się zajmie może sytuacją na swoim podwórku. Wie pan, no oczywiście sytuacja jest nieco, ale przeciętny widz, prawda, telewizyjny czy słuchacz radiowy widzi te wszystkie no, informacje, znaczy widzi, słyszy, że to właśnie prezydenta nie ma prawie w telewizji, prawda, mówi się w niezależnych gazetach, czyta się jego sukcesie w Chinach, prawda, w Paryżu. Jego żona jest uważana za najlepiej ubraną pierwszą damę i nie za drogie pieniądze, bo nawet taki tygodni podaj, nawet nie wiedziałam, że wychodzi, ale przypadkiem trafiłam na dobry tydzień. Właśnie podano ceny sukienek, jakie ona nosi. I dlaczego tak jest? Dlaczego jest taka agresja? Może się nie zgadzać politycznie, prawda? Ale to mi przypomniało tak 2005 rok, 2006, kiedy tak strasznie atakowano PiS. Ja nie wiem, żadna partia nie była tak atakowana, jak jest PiS. Z czego to się bierze? No ta partia przede wszystkim niesie za sobą możliwość zmiany. Zmiany, dobrej zmiany, zmiany rzeczywiście w kierunku no, uzyskania przez Polskę, jak ja to oceniam, pełnej wolności, niepodległości i demokracji właśnie. To znaczy jest zupełnie inaczej niż to się przedstawia w tym głównym nurcie czy w głównym ścieku. Ale nie ulega wątpliwości, że te środowiska dawnego systemu będą się broniły. Na nieszczęście Polski oni mają szereg instrumentów, którymi cały czas mogą kształtować rzeczywistość. Z jednej strony jest to oczywiście tak zwany wielki kapitał, czyli gospodarka. Tam przecież tkwią magnaci, potentaci finansowi, którzy się wywodzą jeszcze z dawnych czasów. Wśród nich są również potentaci media.
Więc to jest tutaj klucz do zrozumienia tego, dlaczego media tak się zachowują, ponieważ same są we władaniu tych sił, które tworzyły w Polsce komunizm, a teraz w 1989 roku dalej funkcjonowały. Także są to oczywiście właśnie media, jest to wymiar sprawiedliwości. Prokurator Andrzej Bliński też sobie pozwala na szereg uwag, jak to demokracja jest łamana. No to spójrzmy na życiorys pana Zabińskiego, skąd on się wziął i jakim on jest demokratem. Znaczy mówiła przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego. Tak, dokładnie. Właśnie, to zamieszanie, które pan powiedział, bo ja pamiętam doskonale, czy czerwiec właśnie to przyszło, złamana konstytucja, którą teraz tylko, że była złamana przez Platformę. Konstytucja, był taki miał być zapis. Ja to czytałam albo słyszałam, że pewnie w niezależnych mediach, że jeśli, to już po wyborach oczywiście było prezydenckie, jeśli nie sprawdza się prezydent, to marszałek może do konstytucyjnego Trybunału wystąpić o zwolnienie pana prezydenta. Czy taki był pomysł, żeby zapisać to? Czy pan o tym słyszał? No tak, pomysł był oczywiście. Myślę, że jednak nie doszło też do tego, no bo, tak, bo to już by było, no już w ogóle wszystkie granice zostały przekroczone, a to już byłby po prostu zamek stanu. No, tak. Także do tego szczęśliwie się nie posunęli. No ale ta zawierucha wokół Trybunału to jest, to właściwie nie chodzi o sam Trybunał. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły sprawy, to jest strasznie skomplikowane. Myślę, że Polaków to mało interesuje, prawda? I nie orientują się i nie chcą się orientować w tej materii, ale oczywiście jest to tylko pretekst, jest to punkt wyjścia właśnie do obrony tych starych zmorszałych układów. I sprawa Trybunału minie, ale to jest teraz taki, prawda, to jest takie zarzewie właśnie oporu przez tych. Zajmuje się pan życielcami. Zajmuje się pan życielcami właśnie. A co pan powie o przewodniczącym Konstytucyjnego Trybunału obecnego, panu Rzepińskim? Gdyby pan zaczął, przepraszam, że pan. No cóż, to oczywiście nie jest człowiek, który się urodził w 1989 roku. Jego przeszłość jest trochę dłuższa, jego życiorys. Jakimś zbrodniarzem on na pewno nie jest, prawda? Czyli to nie jest ta kategoria, która się szczególnie zajmuje, nie jest tą komunistyczną bestią, prawda? Natomiast środowisko jest związane z tym towarzystwem, niestety. Tutaj jest prominentny członek PZPR, ale tego sekretarz podstawowej organizacji partyjnej w jednym z instytutów warszawskich. No a dzisiaj właściwie ja myślę, że powinien być konsekwentny i po prostu wstąpić do partii politycznej, jaką jest Platformą Obywatelską, bo widać, że nie tylko sympatyzuje, ale też doradza tej partii. Doradza, oczywiście, sam w swojej sprawie. Panie redaktorze, mam jeszcze jedno pytanie. Jak pan wobec tego, czy pan może przewidzieć, przewiduje pan rozwój sytuacji na naszej arenie politycznej? Czy historycy mogą przewidywać? No właśnie, no to ja... Czy pan, jak pan opowie w 1990 roku, że wszystkiego zamach na Grosowskiego, potem oczywiście tutaj PiS poddał się weryfikacji wyborców w 2007 roku, tak? A teraz właśnie pani się wydaje się stanowczo, no i przemówienie takie dosyć zdecydowane w parlamencie, ale jak pan to wszystko widzi, bo niektórzy mówią, będzie dobrze, niektórzy mówią, no niebezpiecznie się dzieje. No niebezpiecznie. Debata ma być w parlamencie, prawda, Szulc jednak się upiera. Niebezpiecznie jest oczywiście dla tych środowisk, które się czują zagrożone, tych, które właśnie chcą bronić swoich stanowisk i swoich portfeli. Natomiast ja jestem zadowolony, że szereg działań jest podejmowany w sposób radykalny. Tego się ludzie sądzę spodziewali, że to będzie zmiana. Ta zmiana wymaga radykalnych kroków. Prawda? Więc to na pewno wielki plus. Nie sądzę, żeby tej drugiej stronie
czyli właśnie tym pseudo-obrońcom demokracji udało się cokolwiek zwojować, oni rządu na pewno nie obalą, prezydenta nie zwolnią i nie zamkną do więzienia. Będą robili szum, będzie wrzask oczywiście. Również będą w prasie światowej, europejskiej, niemieckiej głównie swoją politykę dalej prowadzili. Zresztą proszę zauważyć, że bardzo często są to ci sami autorzy, którzy piszą w prasie wydawanej w Polsce. Tak? Oni tam później idą do prasy niemieckiej i chcą być traktowani jako autorzy zewnętrzni. Prawda? Że to jest głos z zewnątrz, to jest oczywiście też... Także to są działania obliczone na, nawet te zagranicy, działania obliczone na zastraszenie polskiej opinii publicznej. Próby udowodnienia, że oczywiście mamy jakąś dyktaturę, co jest rzecz jasna nieprawdą. Nic więcej z tego nie będzie. Tak? Widzimy jasny rozdźwięk między mediami niemieckimi, na przykład, a politykami niemieckimi. Politycy niemieccy już nie podzielają takiego punktu widzenia. Wyjątkiem pana Schulza, który jest właściwie europolitykiem w tej chwili. No muszę powiedzieć, prasa polska jednak 72% tak, to jest jednak w rękach zagranicznych koncernów, prawda? Także... To jest wspólna robota po prostu, tych środowisk lewackich. Tak, i na zakończenie muszę powiedzieć, słyszałam wypowiedź. To chyba jakaś była zapowiedź, pamiętam, że jakiegoś programu już nie zakonowała na pewno w Republice, że spodziewała się ataku na rząd, na prezydenta, ale nie przypuszczała, że to będzie ta gorąca. No niestety, to ma wszelkie cechy, to co się dzieje teraz, właśnie ten kod, prawda, te wszystkie zachowania, to ma wszelkie cechy puczu, zamachu stanu, prawda? I ja się dziwię, że ci, którzy wygrali, są jeszcze tak spokojni. No z tym trzeba by zrobić rzeczywiście porządek, prawda? Bo jeżeli oni próżą, podkopują właśnie, to oni podkopują fundamenty demokracji w Polsce, prawda? To oni opływają nasz kraj i w środku, i na zewnątrz. I to są zachowania, które w II Rzeczpospolitej, na tym prawdziwie wolnym, niepodległym państwie polskim, były nawet surowo karane. To było takie miejsce jak Bereza Kartuska na przykład, gdzie wszyscy jątrzyciele, mąciciele i komuniści przede wszystkim trafiali, bo tam było ich miejsce. No więc ja oczywiście nie chcę tu nawoływać do takich rozwiązań. Mam nadzieję, że to się, że uda się okiełznać to w sposób inny. Natomiast Polska wymaga teraz pokoju. Te kroki radykalne trzeba przeprowadzić. Trzeba odciąć tę pępowinę między PRL-em a trzecią RP. Wyzwolić się właśnie z tych komunistycznych układów, które cały czas nami sterują. Kibicuję, żeby ta ekipa obecna nie uległa tej strasznej presji. Porównała pani redaktor sytuację do 2005 roku. Wtedy też była ta agresja, też był ten agresja, ale on był o tyle mniejszy, o ile druga strona, czyli prawa strona, była słabsza. Teraz ma większość i ten i ta fala agresji jest niestety, to jest proporcjonalne po prostu do wpływów największościowych rządów tej opcji. Pewnie pan zauważył, że ten rząd nie ma studni pokoju w przeciwieństwie do poprzednich, prawda? Wszyscy prosili o studni pokoju, tego spokoju nie ma. No ja mogę tak powiedzieć, że tamten rząd miał 8 lat spokoju. Daje już dosyć tego spokoju, właśnie tutaj są potrzebne działania. Tutaj trzeba odbudować w Polsce właściwie wszystko. Trzeba tę Polskę budować na nowo, więc to tu spokój nie jest żadny. Z pewnością się z panem nie zgadza, bo po prostu pewnej rzeczy nie rozumie, nie czyta, przyjmuje tą papkę, którą się po prostu daje w telewizji. I nie zawsze mają czas przemyśleć, czytać, bo to jest problem. Ale jest pocieszające, że najwięcej czyta w tej chwili młodzież. Według badań. Najwięcej młodzież czyta i to jest pocieszające. Czego mam sobie życzyć na święta i na nowy rok? No właśnie, ja bym wszystkich zachęcił oczywiście do,
do zgłębiania polskiej historii. Nawet zachęcam do tego książek z tej ostatniej Rosji Pilecki i jego oprawcy mojego autorstwa. Myślę, że jeśli się te pozycje się pozna, wtedy właśnie można będzie zrozumieć, dlaczego jest, jak jest w Polsce. Dlaczego sytuacja jest tak trudna. Dlaczego teraz jest taka obrona właśnie ze strony tego układu komunistycznego. Geneza tej całej sytuacji tkwi w Polsce komunistycznej, w historii w latach 44-45, kiedy instalowała się nowa władza w Polsce. To wycinała Polaków. No i to trwa do dzisiaj. Dzisiaj ten właśnie ci mówiąc już tak skrótowo, nie mamy czasu, potomkowie morderców właśnie podnoszą głowę. No, ale musimy pamiętać, kto po jakiej stronie jest, to dzięki historii możemy powiedzieć. I jeszcze jedno, może na zakończenie, bo nie zwróciłam na to uwagi. Przede wszystkim pański ojciec blisko był związany z lotnictwem greckim. Dwa słowa, jeśli mogłabym, bo żeby nasi tu internauci widzieli. Aha, dobrze. Tak zupełnie w skrócie, bo zaraz zaczynamy to spotkanie. No to cóż, tato, mój imiennik, czyli ja właściwie imiennik taty, bliski współpracownik rotmistrza Pileckiego, o którym dzisiaj pisze książki, w czasie okupacji niemieckiej członek konspiracji tajnej armii polskiej, która potem weszła w skład armii krajowej, więzień Sztutthofu wieloletni, potem związany właśnie z rotmistrzem Pileckim, jeden z kluczowych żołnierzy pana rotmistrza, który wykonywał też misje kurierskie, czyli te zebrane przez grupę rotmistrza informacje z terenu kraju o stopniu sowietyzacji Polski, przewoził przez zieloną granicę do włoskiej Hankowy, do generała Andersa. W tym samym procesie co rotmistrz Pilecki skazany na karę śmierci był oczywiście niewykonany. Później tato został filozofem, chciał poznać naturę tych spraw trochę z innej strony, tak całkowicie skrótowo. Tak, skrótowo, 10 lat chyba, inaczej do 56 roku. Tak, czyli no 5 lat niemieckiego obozu, potem 9 lat komunistycznego, także nazbierało się. To mówił pan na spotkaniu w 12 roku, że po prostu zamiana młody wiek zamieniono karę śmierci na dożywocie. Tak. Oczywiście była to no, w dalszych formach szykan, bo zamiana karę śmierci na dożywocie wiązała się przecież z perspektywą spędzenia reszty życia w komunistycznym więzieniu. Także nikt nie mógł przewidywać też, że będzie rok 1956 i że politycznych zaczną wypuszczać. Więc to dla młodego chłopaka, ojciec w 48 roku, miał 28 lat, no byłby to właściwie koniec, prawda, ze wszystkich marzeń, prawda, planów. No, ta historia się troszkę inaczej potoczyła, ten system złagodnie, ale jak wiemy, nie do końca, bo dzisiaj mamy grudzień, prawda, rocznicę masakry w 70 roku i stanu wojennego, więc on tylko tak formalnie, bo potem też ludzie byli depresjonowani. No, dziękuję panu bardzo. Wszystkiego dobrego na święta. Wzajemnie.